Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Cześć, mówi do Was Karola Zuber. Dzisiaj wchodzimy w świat bajki, cyrku. To na pewno jedne z kluczowych słów dzisiejszej audycji. Ze mną w studiu przedstawiciele krakowskiego teatru ulicznego Scena Kalejdoskop. Piotr Kulczyk, dyrektor, artystyczny założyciel, odpowiedzialny za scenariusz i produkcję. Witaj. Witam serdecznie. Oraz Łukasz Łachman, nasz redakcyjny kolega, który jest aktorem. Witam bardzo serdecznie. Może na początku zaspokoicie moją ciekawość i myślę, że ciekawość słuchaczy. Co to jest Scena Kalejdoskop? Zajmujemy się teatrem, ale nie tylko, ponieważ podejmujemy wyzwania, które mieszczą się w zakresie animacji również, prawda? Czyli różnego rodzaju projekty interakcyjne z młodzieżą, z dziećmi, ale też z dorosłymi. Ale głównym takim nurtem Sceny Kalejdoskop to jest teatr i to jest teatr uliczny. Kalejdoskop od tej różnorodności, tak? Tak, kalejdoskop od różnorodności, dlatego że na samym początku Scena Kalejdoskop poniekąd zajmowała się również produkcją wideo. Sam też grałem w różnego rodzaju produkcjach niezależnych, filmowych, więc dość blisko było mi do kinematografii, więc ten kalejdoskop bardzo dobrze wpisywał się i opisywał sposób działania teatru. A ile osób zrzesza wasza grupa? To trudno powiedzieć, dlatego że wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie i zespół nie jest stały. Wynika to głównie z tego, że no jesteśmy niezależną grupą, tak? Nie jesteśmy teatrem repertuarowym, który ma ogromny budżet, zaplecze, może pozwolić sobie na angaż 20-30 aktorów, scenografów, garderobianych, kierowników planu, etc., etc. My jesteśmy dość małą grupą, która robi dość duże zamieszanie. A odpowiadając precyzyjnie na pytanie, to myślę, że na obecną chwilę można by powiedzieć, że jest nas około 15 osób, ale to się zmienia raczej w górę niż w dół. No to skoro was przybywa, to są jakieś zapisy, jakieś kryteria, które trzeba spełnić, żeby wzmocnić wasze szeregi? Zapisów jako takich nie ma, natomiast my ogłaszamy czasami nawet dwa razy do roku casting, a najczęściej to jest raz do roku. Z racji tego, że widzimy i obserwujemy, że w teatrze jest widoczny progres i jesteśmy w trakcie takiego rozwoju ciągłego, więc cały czas potrzebujemy pozyskiwać do siebie ludzi, którzy mają to nowe umiejętności, jakieś inne amplua niż osoby, które są w tym momencie w zespole. Z racji tego właśnie ogłaszamy castingi. Ponadto powstają nowe spektakle, więc do tych nowych spektakli też potrzebujemy nowych ludzi. Są jeszcze inne kanały, którymi można się do nas dostać. Po prostu można napisać maila, można zadzwonić. Tak po prostu zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie. Nie trzeba przebijać się przez gąszcz wewnętrznych numerów, tylko można do mnie po prostu zadzwonić. Jest numer telefonu na stronie internetowej, jest również na naszym fanpage'u namiar, jest Messenger. Za pomocą tych wszystkich kanałów komunikacyjnych można się z nami skontaktować i napisać, powiedzieć, że słuchajcie, jestem, mam na imię tak i tak, jestem zainteresowany, zainteresowana współpracą i później zobaczymy, no, jak się losy potoczą, współpraca. Łukasz, jak ty się dostałeś? No, to było tak właściwie, że szukałem jakiegoś takiego nowego zajęcia i kolega, który już tutaj z Piotrem współpracował bardzo długo, wspominał mi o tym, że jest taki właśnie teatr. No więc zadzwoniłem do Piotra, spotkaliśmy się. Piotr powiedział mi, czego ode mnie oczekuje. Ja powiedziałem, co mogę zaoferować i tak powolutku, kroczek po kroczku byłem tutaj wdrażany w cały ten świat. Teatr uliczny.
Gdzie wystawiacie swoje sztuki? Czy mamy to rozumieć dosłownie, że jest to konkretna jakaś ulica? Tak. Tak, oczywiście na ulicy, aczkolwiek ta ulica jest dość umowna, dlatego że bardzo często są to place, tak, rynki, parki, czasami nawet łąki. Graliśmy też na dziedzińcach zamkowych, w przeróżnych miejscach. W sumie mówiąc uliczne, to można po prostu powiedzieć, że na zewnątrz zazwyczaj. Tak, taki teatr outdoorowy. Jakie spektakle macie już na koncie? No tego jest dosyć sporo. Trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz, że działamy od roku 2000, więc to już jest 17 lat. Przez ten czas dość dużo się wydarzyło. Cała rzesza aktorów przeszła przez nasz teatr. Jest widowisko Serce Don Juana, które doczekało się kilku wariantów, można by powiedzieć. Mianowicie jest grane w wersji trzyosobowej, w wersji pięcioosobowej, jeszcze takiej wersji rozbudowanej o dość spory taki pakiet efektów wizualnych i pirotechnicznych. No i to widowisko zagraliśmy już bardzo wiele razy, nawet trudno mi zliczyć ile, ale myślę, że około 300 wystawień tego spektaklu mamy na koncie. Jest widowisko dla młodszego widza, Graal, z narracją nagraną na ścieżce dźwiękowej. Też wielokrotnie było grane przez wiele lat. Najnowsze spektakle to właśnie Eunika w Krainie Cyrku w reżyserii Michała Brańki, ale również mamy widowisko In Vino Vitae, również w reżyserii Michała Brańki, z moim skromnym udziałem, jeśli chodzi o scenariusz, które było wystawiane 3 lata temu na Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle. I notabene było właśnie na zlecenie miasta stworzone. Dowiedzieliśmy się, mam nadzieję, że nie odkryję żadnej tajemnicy, która nie powinna być odkrywana, że w mieście są dwie rodziny, które nie za bardzo ze sobą przypadają i to jakby nie byłoby nic nadzwyczajnego, ale obydwie rodziny produkują wino i to na taką skalę przemysłową, więc bardzo mi się spodobał ten motyw. Od razu pomyślałem sobie o Szekspirze i o Romeo i Julii i wykorzystaliśmy właśnie ten motyw do zbudowania spektaklu. W moim odczuciu powstał interesujący spektakl. Oczywiście to widz może wypowiedzieć się o 100%, natomiast to jest jak do tej pory nasze największe widowisko, jeśli chodzi o format, bo w spektaklu grało 10 aktorów, mieliśmy ogromne scenografie kołowe, 4,5-metrowe, które w finałowej scenie zaczynały płonąć, dopełniając obrazu zniszczeń, konfliktu tych dwóch rodzin. Ale to nie tylko widowiska plenerowe, które są realizowane w lecie. Najczęściej ludzie, słysząc teatr uliczny, myślą o lecie, o tym, że można wyjść w krótkich spodenkach, usiąść sobie gdzieś w parku, a my gramy również w zimie. Gramy i to całkiem niemało. Mamy widowisko Pierwsza Gwiazda, w którym również występują aktorzy na szczudłach. Mówię o tym z takim podkreśleniem, dlatego że bywa różnie, prawda? Jest czasami ślisko, czasami nie, a czasami po prostu jest zawierucha. Gramy właściwie w każdych warunkach. Oprócz tych widowisk, które wymieniłem, realizujemy również korowody. Korowody z udziałem szczudlarzy, kuglarzy, różnego rodzaju instalacji kołowych. I tutaj muszę powiedzieć, że też mamy sporo realizacji na swoim koncie. Między innymi wielokrotny udział w paradzie winobraniowej w Zielonej Górze. To chyba taka najsłynniejsza parada w Polsce uliczna, ogromna. Tam tysiące ludzi bierze w niej udział. Samych szczudlarzy jest tam zawsze około kilkudziesięciu, być może nawet czasami dochodzi do 100 szczudlarzy. A ponadto w całej Polsce realizujemy korowody, zarówno zimowe, jak i letnie. Obecnie jest Eunika w Krainie Cyrku na afiszu, tak? Tak. Eunika w Krainie Cyrku to jest takie nasze dziecko, którym się bardzo mocno zajęliśmy i zaopiekowaliśmy. Staramy się, aby je dobrze wyedukować. Oczywiście mówię to metaforycznie i dobrze ubrać. Co za tym idzie, jesteśmy teraz w fazie realizacji projektu na portalu Polak Potrafi. Staramy się o uzyskanie dofinansowania na tenże właśnie spektakl.
spektakl w kwocie 9,5 tysiąca złotych. Chcemy zrealizować ekranizację tego spektaklu, która to posłuży nam do promowania tego widowiska na zagranicznych festiwalach. Przy okazji chcieliśmy też przygotować nowe kostiumy do widowiska i zrobić kilka nowych elementów scenograficznych. Więc to jest Eunika, faktycznie pochłania bardzo dużo naszego czasu. Natomiast to wszystko nie zwalnia nas od tego, że w naszym kalendarzu wpisany jest na przykład Serce Don Juana w ogniu, spektakl pięcioosobowy, załóżmy za 2 tygodnie. I w międzyczasie, kiedy realizujemy te działania promocyjne w kierunku zdobycia środków na tak zwany upgrade Euniki w Krainie Cyrku, odbywają się próby spektaklu na przykład Serce Don Juana. Ponadto Łukasz bardzo dużo trenuje z drugim naszym aktorem, z Szymonem Maziarzem, w zakresie żonglerskim, ponieważ mamy też swoje widowiska ogniowo-pirotechniczne. To są dwa widowiska, Łuczywo i Oparzelisko. W obydwu spektaklach gra Łukasz. No i tam warsztat i tak zwany, jak się to dzisiaj mówi, skill żonglerski wymagany jest na bardzo wysokim poziomie, więc właściwie cały czas pracujemy nad tym, ażeby móc podejść do próby już z dużym przygotowaniem, a dopiero później, żeby pojechać na spektakl z taką pełną świadomością i pełną wiarą, że zrobiliśmy wszystko, ażeby zagrać na najwyższym możliwym poziomie. Brzmi jak bardzo dużo pracy. Łukasz, skąd u ciebie zainteresowanie ogniem? nie tylko ogniem. Znaczy, no, człowiek tak całe życie robił różne dziwne rzeczy, to sobie trenował to, tamto. Natomiast kalejdoskop daje to, że można nie zamykać się na jedną dziedzinę, tak? Czyli nie muszę jeździć tylko na monocyklu, albo muszę tylko żonglować, tylko najlepiej jak będę umiał wszystko, więc jeżeli mam ochotę dzisiejszy na przykład wieczór poświęcić na trening z ogniem, kręceniu kijem, to robię. Na drugi dzień mogę robić coś innego, a fantastyczne jest to, że docelowo można to wszystko w jakiś sposób łączyć, prawda? Bo zarówno trening błędnika, jeśli trenujemy akrobatykę, jakąś gimnastykę, to zarówno ten błędnik później współgra w trakcie na przykład jazdy na monocyklu czy żonglerki już tej wspomnianej, więc to wszystko się tak fajnie uzupełnia, a im więcej jakby zaczyna wychodzić, to tym bardziej się chce, tym bardziej człowiek się nakręca i to tak lawinowo idzie, także zaczyna się tak powolutku, niewinnie, ale jak już zaczyna się wciągać w to wszystko, no to daje to naprawdę mnóstwo frajdy. No właśnie, po co skupiać się na jednej rzeczy, skoro można stworzyć kalejdoskop? Owszem. Eunika w Krainie Cyrku. Trzeba przyznać, że od razu się kojarzy z tytułem Alicja w Krainie Czarów. O czym jest spektakl? Tak, ma związek z Alicją w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Zainspirowaliśmy się tą powieścią, która jest znana praktycznie wszystkim, ale chcieliśmy do tego podejść troszeczkę w inny sposób. To znaczy, nie chcieliśmy robić adaptacji, nie chcieliśmy robić spektaklu właśnie na podstawie. Dlatego zawsze mówimy, że to jest spektakl inspirowany. No, dość mocno inspirowany, ale mimo wszystko inspirowany. To jest nasze własne spojrzenie na tę historię, a być może czasami właściwie nie na tę historię, tylko używamy co niektórych elementów, żeby powiedzieć całkowicie coś innego, coś od siebie. A skąd imię Eunika? To akurat ja wymyśliłem. To jest bardziej prozaiczne niż mogłoby się wydawać, dlatego że ja pracuję w taki sposób, że ja do przodu dużo rzeczy mam już, tak? To znaczy, ja mam kilka tytułów spektakli, które powstaną może za kilka lat, a być może nigdy, tego nie wiadomo, prawda? Ale mam jakieś tam zarysy historii, wiem, co chciałbym zrobić, ale no, życie jest takie, że dzień składa się z 24 godzin, a tego typu modułów godzinnych jest w tygodniu 7 i nie można, Bóg wie, czego zrobić, więc pewne rzeczy są gdzieś zapisane w moich zeszytach, kajetach i czekają. Ja
jeśli coś mi ciekawego wpadnie do głowy, staram się to zapisywać, bo nauczyło mnie to, że to później wraca do mnie i to jest, mam gotowe, prawda? Więc ja po prostu kiedyś usłyszałem takie imię Eunika i bardzo mi się spodobało. No i stwierdziłem, że ona będzie po prostu dobrze pasować do zamiennika za Alicję, prawda? Jest też bardzo dobrze wpadające w ucho, więc dlatego tak jak mówię, to jest bardziej prozaiczne niż mogłoby się wydawać. Czyli macie głowę pełne pomysłów, macie ambicje, macie plany i chcecie, tak jak mówi wasze motto, wysłać Eunikę do krainy cyrku. Podjęliście ku temu poważne kroki, już padło tutaj informacja o projekcie. To jest taki, można powiedzieć, 7-milowy krok, który będzie miał bardzo duże znaczenie, jeśli się uda uzbierać kwotę pieniędzy, które są wam potrzebne na wysłanie Euniki w krainę cyrku. Co obejmuje ten projekt i jaka kwota jest wam potrzebna? Ja może powiem, dlaczego w ogóle zależy nam na tym, żeby zrobić profesjonalne wideo z tego spektaklu i zrobić nowe kostiumy, a być może te, które mamy, w niektórych miejscach przerobić, żeby były jeszcze lepsze, zrobić nowe elementy scenograficzne. Ktoś by mógł powiedzieć, no macie już spektakl, o co wam chodzi, prawda? Ale kontaktujemy się dość intensywnie z organizatorami różnego rodzaju imprez teatralnych za granicami Polski i podstawowym takim wymogiem, aby móc aplikować na te festiwale, jest posiadanie właśnie profesjonalnego wideo. I tutaj nie chodzi o trailer, tylko musi to być pełna, może nawet ekranizacja, to jest za duże słowo, ale dokumentacja, myślę, że lepiej będzie oddawać, chociaż my chcemy to zrobić naprawdę w taki sposób, żeby to miało duszę, a nie było tylko taką suchą dokumentacją spektaklu. A mamy ambicje jeździć też na festiwale zagraniczne i te ambicje czasami udaje nam się zrealizować. Właśnie jesteśmy, może już nie świeżo, no bo to ponad tydzień czasu minęło od powrotu z Serbii, ale mieliśmy ogromną, naprawdę ogromną przyjemność wystąpić na festiwalu w Iwanicy w Serbii. Była to 50. edycja spektaklu, czyli bardzo taka podniosła, ponieważ jubileusz taki niecodzienny. I cóż, no te spektakle, festiwale zagraniczne są dla nas takim celem nieostatecznym, ale jednym z wielu. Tak? No i żeby ten cel zrealizować, potrzebne nam jest profesjonalne wideo. No ale jak już robimy wideo, to też patrzymy na spektakl. No może być, nie wszystko zrobiliśmy może tak, jak byśmy chcieli, albo niektóre rzeczy można zrobić lepiej, więc to jest taka praca troszeczkę od podstaw, tak? No bo wracamy do momentu powstawania scenariusza spektaklu, bo być może nawet gdzieniegdzie trzeba by jakieś malutkie ruchy wykonać w scenariuszu, prawda? Można to wszystko zostawić i powiedzieć spokojnie, jest zrobione, jedźmy, grajmy. Ale jednak chcemy być uczciwi nie tylko wobec samych siebie, ale też wobec widza. Tak? Że no, robimy to dlatego, że to robimy, a nie dlatego, że po prostu chcemy zarobić na tym kasę, tylko po prostu kochamy to. Ja mogę powiedzieć od siebie szczerze, że to jest moja największa pasja w życiu i chcę to robić rzetelnie, żeby wiedzieć, że to, co dajemy widzowi, to jest po prostu z naszego serca, a nie tylko i wyłącznie gdzieś tam z kalkulatora. Odwiedzając stronę Polak Potrafi, możemy się dowiedzieć, jakiej kwoty potrzebujecie, tak, powiedzmy też to na antenie. Tak, to jest kwota 9,5 tysiąca złotych. To jest i dużo, i mało. To wszystko zależy, jakby na to spojrzeć. Te 9,5 tysiąca złotych to jest, tak powiem szczerze, uszyte na miarę, bo może też braknąć, no ale będziemy sobie wtedy jakoś jeszcze inaczej radzić, bo to w momencie, kiedy trzeba zrobić porządne wideo i to później zmontować i trzeba to sfilmować z kilku kamer. Do tego jeszcze chcemy zrobić kilka kostiumów i jakieś elementy scenograficzne. To ta kwota naprawdę nie jest wielka, ale wierzymy, ja jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i te 9,5 tysiąca złotych za 45 dni będzie na naszym koncie i będziemy wtedy mogli bardzo serdecznie wszystkim nas wspierającym podziękować. Oczywiście
jak to jest na Polak Potrafi, co niektórzy może orientują się. Ja powiem, że wszyscy wpłacający otrzymują różnego rodzaju nagrody, więc my mamy na przykład piękne poduszki, które są właśnie z naszym logotypem i są z logotypem również spektaklu Emnika w Krainie Cyrku. Są też piękne torby z naszym logotypem, są plakaty, różnego rodzaju fajne rzeczy. Będziemy również dedykacje nagrywać na wideo i dołączać do filmu, i również film z ekranizacji Euniki w Krainie Cyrku będziemy wysyłać jako formę nagrody. Więc tych nagród mamy sporo. Ja myślę, że dla ludzi, którzy interesują się teatrem, teatrem ulicznym, jest to na tyle atrakcyjne, że będą chętnie angażować się w ten projekt. 9,5 tysiąca, dużo mało. Tak naprawdę można powiedzieć, że dużo do zebrania, a mało do pokrycia kosztów rzeczy, które potrzebujecie wykonać. Pięknie ujęte. Więc apel do wszystkich. Rodzina, znajomi, ekipa Radia Pryzmat, nasi słuchacze, właśnie po to jest ta audycja, możemy pomóc Wam wysłać Eunikę do Krainy Cyrku, pokazać ludziom, co to jest teatr uliczny, bo robicie coś niecodziennego, tak naprawdę. Robicie coś oryginalnego. Nie każdy teatr ma szczudły, nie każdy teatr ma dżonglerkę, akrobację, także no, robicie coś innego. Szerzycie kulturę dosłownie na ulicach, więc ja jako wydawca Kotła Kulturalnego podpisuję się pod tym apelem obiema rękami. Dziękujemy bardzo. Więc wchodzimy na www.polakpotrafi.pl, kategoria teatr, klikamy Eunika, ekranizacja spektaklu teatru ulicznego, no i wspieramy tą grupę utalentowanych ludzi. Tam oczywiście będziemy mogli znaleźć wszystkie informacje o projekcie, o tym, o którym była mowa dzisiaj na audycji. Kilka słów o członkach zespołu, o członkach sceny Kalejdoskop, bardzo ciekawe notki, oraz spis wszystkich nagród, które mogą być taką zachętą, żeby wesprzeć Wasz projekt. No, tak jak było powiedziane, mała, niemała kwota, nie warto czekać, warto pomóc. Kocioł kulturalny.